Złądowny w sobotę 27 zapowiadał się spokojny dzień. Załadowałem 380 kg dwie palety w Niemczech, blisko Luksemburga. No i ujechałem trochę i gumę złapałem. Auto podniosłem, koło ściągnąłem. Nie widzę, żeby była gdzieś po prostu dziura, ale jest od wewnętrznej strony obtarta guma. Widzicie? Jest obtarta guma od wewnętrznej strony. Pytał się samego siebie, o co się ona obcierała. To są śruby na tej wysokości, gdzieś się musiała obcierać, ale o co? Tu może nie ma żadnego śladu, żeby się o coś obcierała, ale jednak się obcierała o coś. Ja już mam po prostu powoli dość tego wszystkiego, powiem wam. Chyba do złomu wrócę mojego. Wkurza mi to wszystko już powoli. Także będę zmieniał gumę. Zdjąłem koło zapasowe, które nie jest za bardzo napompowane z tego co widzę. Ale zobaczymy co będzie dalej. Założymy i spuścimy na dół. I ciekawe czy będzie mi tarło też gumę od środka. Ludzie z Łodzi. Dedukuję, że ona mogła, jak spadło powietrze, to wtedy trzeć o tam elementy zawieszenia. Założyłem nową, a raczej nie nową, tylko zapasową. Będę spuszczał lewarek, zobaczymy ile w niej powietrza. A to się mogło trzeć, jak już spadło powietrze z niej, nie? Nie widziałem, żeby gdzieś była jakaś dziura. Niekoniecznie musi być widoczna, nie? Och. Tu też jest obtarte jakby z tej strony. Taki krąg, także... Ale gdzie z tej strony miała być trzeć? Ludzie, ja nie wiem. Czy gdzieś ją przytarłem wcześniej na rondzie? Niemożliwe, nie pamiętam. Coś się stało w każdym razie z tą gumą. No i wiecie, dobrze, że mi się dostało przed taką zatoczką, nie? Gdzie jest... Zaczęło mi to paręset metrów huczeć tam. Włączyłem awaryjnie, zjechałem sobie tutaj. Nie muszę stać na tym poboczu, nie? Tylko mam zatoczkę specjalną do tej akcji. Dobra, spuszczamy na dół lewarek. Dokręcamy koło, zobaczymy ile w nim powietrza. Zaraz się okaże. Panowie i panie, zaraz się okaże ile jest powietrza. Dokręciłem tylko ręcznie śruby, zaraz będę dokręcał je, wiecie, nogą. To się robi tak, chyba. No to dzięki. Dzięki, że ta guma jest zapasowa, też napompowana. Super dzień mam dzisiaj. Nie wiem, co teraz zrobię. Nie wiem. Ale czułem, że ona jest bez powietrza. Super! Następnej gumy nie mam. A pompować tego ręcznie nie będę. Niech się oni martwią. Zrobimy tak. Tu jest kompresor do pompowania poduszek, które są z tyłu. Poduszki trzymają cały czas ciśnienie. To jest taki sam wentyl chyba jak w oponie, więc napompujemy to koło. Odkręcimy. Podniesiemy jeszcze raz, odkręcimy i napompujemy. Zobaczymy, czy też nie jest przebite. Super przygoda. Ten lewarek już nie chce do góry podnosić więcej, nie wiem czemu. Pompujemy. Ledwo tą oponę wyszarpałem teraz. Kurde. Jak to będzie, jak ją wsadzić teraz będzie? Nie wiem. Zobaczymy. Próbujemy. Pompujemy. Oh. Tak tego nie odkręcę. Mam chyba kombinerki. Mam. No. Się chyba udało, ale jak ją napompuję, to jej tam nie wsadzę, nie wiem co będę musiał wymyśleć, jakoś to podnieść do góry, nie wiem, to tamto, próbujemy to napompować, moi drodzy, a.
Najpierw przykręcę, a potem włączę. Pauza, jedną ręką nie dam rady. Pompujemy. Muszę na czuję napompować, bo po prostu wskaźniki to są do tych poduszek, nie? A tutaj po prostu na czuja. I czy ją tam założę, to jest pytanie. A myślałem sobie, sobota będzie spokojny dzień, załaduję. Na Luksemburg podjadę, znajdę Wi-Fi, będzie fajnie. Chyba już ma dość. Tak, żeby na stację podjechać, dopompować tam, nie? Już z licznikiem. O, nie wiem, no jeszcze trochę dmuchnę. Na wszelki wypadek. Moim zdaniem tak, żeby do stacji dojechać, jest ok. Dobra, pauzuję. Koło napompowane i wstępnie przykręcone. Zobaczymy, jak spuszczę, co będzie. Czy powietrza będzie dość, czy na pewno dopompować trzeba będzie. Znalazłem klocek drewniany. Ała! Lusterko się walnęło. Klocek drewniany i deska moja do chleba. Ale wy tak nie róbcie. Tak robią tylko ludzie szaleni i nieodpowiedzialni. Okej. Okay. Spuściłem najpierw na koło auto i potem podłożyłem właśnie deskę, klocek, żeby warek wyżej podnosił, nie? No i zobaczymy, co teraz będzie. Jak spuścimy, czy będzie flak? No prawie flak. Tu jest słabo. Słabo, panie kolego. Jeszcze raz odpompować. Raczej odkręcać, podnosić, napompować więcej. Cholera. Sorry, że powiedziałem cholera. Na awaryjnik do stacji dojechać? Nie. Jeszcze raz do góry. Jeszcze raz odkręcić. Jeszcze raz tu nadmuchać więcej. Odkręciłem i napompowałem jeszcze raz. Zobaczymy, jak teraz. Ten klocek drewniany już mi się rozsypał, także dałem samą deskę. Wystarczyło. Po prostu źle przekręciłem ten zaborek, dlatego mi nie podnosił lewary wcześniej. A teraz puścimy, zobaczymy, jaka sytuacja będzie. Kurde, pompowałem tyle. Dobra, ja sobie na awaryjnych pojadę do stacji nadmuchać i tyle. Tam mają chyba lepsze kompresory. Dobra, powoli pojadę sobie na awaryjnych. Podmucham na najbliższej stacji dziś. Za kilometr stacja, mam nadzieję, że mają tam jakieś dmuchanie, bo jadę 30 na godzinę na awaryjnych na najbliższą stację i tam być może będzie kompresor i nadmucham to koło i dokręcę jeszcze, chociaż dokręcałem już nogami. Także fajna przygoda sobotnia. Spociłem się i ubrudziłem, bo to koło ściągałem najpierw to uszkodzone raz, potem to dwa razy ściągałem to zapasowe, bo było nieodmuchane. No i teraz dodmuchałem trochę, ale nie całkiem. Jedziemy na stację gdzieś znaleźć kompresor i dodmuchać. Mam nadzieję, że mi jakieś służby nie namierzą i nie będę płacił mandatu. Na razie jest spokojnie, na razie jest dobrze. Pauzunia. Tam jest jedna stacja, gdzie jest kompresor, ale stoją motocykliści i motocyklistki koło niego. Więc długo wyjeżdżałem z tamtej stacji. Czekajcie, wrócę na normalną pozycję. Długo wyjeżdżałem, ponieważ kumulacja się zrobiła oczywiście. No i tutaj jak wyjeżdżałem, to pan sobie podjechał dmuchać. Także ja zawsze muszę czekać na wszystko, bo ja tak mam. Wiecie, i zawsze jest mi pod górkę, ponieważ moja droga prowadzi na szczyt, dlatego jest pod górkę.
ale jest dmuchanie, więc będę chyba uratowany. Tutaj dużo stacji, wiecie, ale tam akurat motorkami sobie stoją, a tutaj pan podjechał, a tutaj podjeżdża następny. Ale mam nadzieję, że dzisiaj nadmucham to koło. Pan, który sobie nadmuchał tego Hyundai'a jedno koło, poszedł sobie na stację powolnym krokiem, patrząc w telefonik, zamknął auto, a ja będę czekał. Ale tu Ferrari podjechało, bo jesteśmy w Luksemburgu w końcu, a tam jakieś żółte coś znowu, jakieś te sportowe Porsche. Pasuje mi tu wyjechać, gdzie ten Hyundai stoi, no ale pan poszedł sobie spacerkiem na stację, zamknął auto i tak to jest, gdy się myśli, że jest się na świecie samemu. Tu sportowe auta podjechały, a ja czekam na moje powietrze do koła. Pojechałbym sobie już na parking, wiecie, i odpoczął po dzisiejszych ćwiczeniach gimnastycznych. Pompuje się, nastawiłem na 4, wiecie, 3,8 niby się powinno pompować, ale 4 się pompuje. No i się podnosi silny kompresor, już 2,80, a jak będzie 4, to będzie dobrze, jak dopompuje tyle w ogóle. No, podnosi się oponka fajnie. Silny kompresor, znaczy dobry kompresor, nie? Sprawny, to najważniejsze. Czasami bywają, ale niesprawne. 3,60. Jesteśmy blisko. Ale wpadła mi zakrętka tam do koła, wiecie? Ta zakrętka plastikowa, to się odkręca wentylek. No bo, wiecie, jak się da komuś kazanie chrześcijańskie, to potem się płaci cenę za to. Przeżywałem to wiele razy. Jest ok. No i tak, koło zmienione. W dobrym miejscu mi się to stało, bo była zatoczka. Potem za 1,5 km była stacja z powietrzem dobrym, także koło zmienione, napompowane. I teraz dokręciłem sobie śruby jeszcze. Jestem na stacji takiej Shell, gdzie jest Wi-Fi dobre. No i mam nadzieję, że ten filmik 24 rowery, część druga się wrzuci. Oraz kolejny filmik, który nagrałem gdzieś w Niemczech. No i dzisiejszy filmik jeszcze zmontuję i też będę rzucał. Bo dzisiaj cały dzień tutaj koczuję i całą noc. Także do Francji dopiero jutro wjeżdżam, żeby było, wiecie, jak najkrócej we Francji. Mam ładunek do Angers, czy Angers się to mówi. Dwie paletki, no i mam nadzieję, że dojadę w całości. No. A tymczasem woda się już zagotowała. Więc wyłączam i zalewam w moim kultowym kubku Pewex Recycling. Cappuccino będzie dzisiaj do internetu. Wszystkiego dobrego. Trochę już miałem transportu dzisiaj dość, ponieważ to koło zapasowe było bez powietrza, no ale udało się mi kompresorem podtankować tutaj tym, co mam w samochodzie, no i potem dojechać do stacji, gdzie napompowałem dobrym kompresorem. I jest dobrze na razie, no ale tamto będę musiał naprawić koło, no bo bez zapasowego jeszcze z pół miesiąca pojeździć będzie cienko. Wszystkiego dobrego, cappuccino smacznego, do następnego.